Hej widzowie, chociaż o świętej monarchii Robl dowiedzieliśmy się już w momencie, gdy Ainz zdobył mapę świata, tak dopiero podczas wydarzeń przedstawionych w filmie Overlorda, który miał niedawno premierę, mogliśmy przyjrzeć się temu państwu z bardzo bliska, gdyż to właśnie tam dzieje się znaczna część fabuły. Przy czym dla jasności dodam, że w czwartym sezonie widzieliśmy, że święta monarchia była jednym z narodów, które otwarcie popierało działania Królestwa Magii, zatem nie jest tajemnicą, że nie pokazano nam tego, co działo się w tle. A w zasadzie to wycięto, gdyż w anime zmieniono kolejność i całkowicie pominięto 12 i 13 tom nowelki, zamiast tego umieszczając te wydarzenia w filmie. Z tego też powodu podzieliłem ten materiał na dwie sekcje. Jedną ogólną na temat funkcjonowania państwa i drugą na temat wydarzeń, dlatego nie musicie obawiać się spoilerów, chociaż zachęcam do przeczytania wspomnianych przeze mnie tomów, gdyż uważam, że jest to jedna z najlepszych części historii Overlorda. No ale przechodząc już do świętej monarchii Robl, jest to podobnie jak królestwo Riestize czy Teokracja, państwo rządzone w całości przez ludzi i podobnie jak w przypadku tej pierwszej nacji podbitej przez Ainza, Robl także nie ma długiej historii, gdyż zostało założone po pokonaniu złych bóstw, a zatem około 200 lat temu. Jednak z uwagi na sąsiadujące tereny jak wzgórza Abelion opanowane przez różne półludzkie plemiona, bitwy na tych terenach nigdy nie zostały do końca zakończone. Co zmusiło Robl do zdecydowanych działań i zbudowania ponad 100-kilometrowego muru wzdłuż całej swojej granicy, jednak nawet wtedy dochodziło do okazjonalnych ataków, a największe takie wydarzenie pochłonęło kilka wiosek odgrodzonego murem państwa. Zresztą te same wydarzenia, jak i fakt, że istoty latające czy ze specjalnymi zdolnościami mogły z łatwością przekroczyć mur, doprowadziły mieszkańców do pewnej paranoi w kwestii bezpieczeństwa, przez co uchwalono w kraju ustawę dotyczącą poboru każdego obywatela po osiągnięciu odpowiedniego wieku wraz z obowiązkowym szkoleniem wojskowym. Co nie było praktykowane na przykład w Riestize, gdzie pobór trwał tylko w czasie konfliktu lub zaplanowanych bitew, na przykład na równinach Katse. A jeśli już przy państwie podbitym w czwartym sezonie jesteśmy, to warto zaznaczyć, że pierwotnie plan Demiurga, a zatem głównego stratega Nazarick, zakładał przeprowadzenie operacji Gehenna, czyli stworzenia wizerunku władcy demonów i ataku jego armii właśnie na terenach świętej monarchii zamiast Riestize, gdyż w tamtym czasie to właśnie tamte obszary infiltrował Demiurg. W każdym razie Robl jako wysoko religijne państwo pogardzało istnieniem nieumarłych, z czym zgadzała się zdecydowana większość społeczeństwa, którego istotną część stanowili palladyni oraz czarodzieje przejmujący zazwyczaj rolę kapłanów. A ze względu na trwające konflikty wzdłuż granicy, mieszkańcy świętej monarchii byli również uprzedzeni w stosunku do półludzi. Jeśli zaś chodzi o panującą tam władzę, to przez większość historii mężczyźni zajmowali ważniejsze pozycje w społeczeństwie, i chociaż trend ten nie uległ całkowitej zmianie, to z czasem, a zwłaszcza w momencie, gdy obserwujemy Robl, po tym jak zwraca się o pomoc do państwa magii, możemy zauważyć, że wówczas państwem przewodzi Kalka jako pierwsza święta królowa, co nie spodobało się części szlachty nawet mimo faktu, że jej starszy brat książę Kaspont dobrowolnie zrzekł się korony. Jednak mimo pewnych tarć między północną a południową częścią świętego królestwa nie doszło do eskalacji konfliktu, a kobiety z czasem mogły obejmować coraz ważniejsze stanowiska. Tym samym widzimy, że władca zdawał się mieć silną pozycję, funkcjonując ze ścisłą współpracą świątyni, pozostawiając szlachciców z mniejszymi wpływami, zwłaszcza po południowej stronie, chociaż nie znamy na ten temat zbyt wielu konkretów. Co oczywiste, zarówno północna, jak i południowa część miała swoją własną armię, jednak obie strony łączą na przykład te same zobowiązania, jeśli chodzi o wysyłanie poborowych do pełnienia warty na Wielkim Murze, z uwagi na jego wielkość i trudność w monitorowaniu sytuacji. Ponadto dla dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa, zwłaszcza po tym jak dawniej półludzie przedostali się za mur, ufortyfikowane zostały także wioski, co umożliwiało przekształcenie ich w bazy wojskowe, a także dawało czas mieszkańcom na przybycie armii. Również jeśli chodzi o magiczne możliwości, Robl posiada uzdolnionych kapłanów mogących przywoływać anioły oraz korzystać z czarów trzeciego poziomu, a nawet wyższych, jak święta królowa potrafiąca korzystać ze świętej magii czwartego poziomu. Ale mimo tego przy faktycznym starciu z kilkoma plemionami półludzi, święta monarchia była na straconej pozycji, gdyż zakładano, że w takiej sytuacji naród szybko upadnie. Na szczęście jednak przez większość czasu dochodziło tylko do niewielkich inwazji o zasoby, ponieważ plemiona półludzi zamiast zjednoczyć się, chętniej walczyły między sobą, co umożliwiało odciętemu od reszty świata krajowi tak długie przetrwanie. Przy czym nawet te małe inwazje były bardzo wymagające dla armii będącej w ciągłej gotowości.
Zaś szczególną i kluczową siłą podczas walki była też flota Świętej Monarchii, mogąca w ostateczności powstrzymać przeciwnika przed całkowitym podbiciem państwa przez jakiś czas, co jest wyjątkowe, zwłaszcza iż w całej serii jest to chyba jedyna morska siła przedstawiona w nowelce. Niemniej, mimo tak ciężkiej sytuacji i odcięcia od reszty świata, Robl wciąż miał otwarty szlak handlowy prowadzący do Riestize, zarówno drogą lądową, jak i morską, dzięki czemu wciąż mieli kontakt z areną międzynarodową, chociaż był on utrudniony, a stosunki między cesarstwem czy teokracją Slain nie są nam znane, poza tym, że chcieli utworzyć sojusz z tym drugim państwem, ale przez jego o wiele silniejsze przywiązanie do religii, różnice na tym tle utrudniały zawarcie takiego porozumienia. Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami, gdyż od tej pory poruszę konkretne wydarzenia z nowelki, odpowiadające tym dziejącym się w najnowszym filmie. I tak po utworzeniu Królestwa Magii należącego do Ainza, monarchia oficjalnie zaakceptowała ten kraj jako suwerenne państwo i nawet otwarty został szlak handlowy, jednak większość ludności, a zwłaszcza świątynia, naciskała na rząd, by ten wysłał wojska do odbicia Erantel ze względu na silne uprzedzenie w stosunku do nieumarłych, których postrzegali jako drugie największe zagrożenie, zaraz po półludziach znajdujących się za Wielkim Murem. Lecz do takiego ataku nigdy nie doszło, z uwagi na brak wystarczającej liczby żołnierzy do strzeżenia granic przed półludźmi, a co dopiero prowadzenia dalszych działań zbrojnych. Zresztą cała ta sytuacja została wykorzystana jako podwaliny pod plan Demiurga, który z porywania niewinnych i wykorzystywania ich jako surowca dla dobra Nazarick, po zatwierdzeniu planu przez Ainza, zjednoczył większość plemion półludzi w jeden sojusz, a następnie prowadząc ich pod mury jako przewodzący im cesarz demonów, zrzucił na fortyfikację meteoryt, tworząc wyrwę w kamiennej barierze i odbierając życie wielu stacjonującym tam żołnierzom. Już w momencie, gdy same plemiona wdzierały się do Świętej Monarchii, była to sytuacja z góry przegrana, a cały naród został postawiony w stan mobilizacji. Tym samym nie powiódł się też plan odparcia przeciwnika do czasu przybycia wojsk południowej części kraju, ze względu na ingerencję głównego stratega Nazarick, co doprowadziło do podbicia silnie ufortyfikowanego miasta zarządzanego bezpośrednio przez rodzinę królewską, a Święta Królowa posłużyła za bezbronną zabawkę i żywą broń wysłanego tam demona, niebawem tracąc życie w rękach tego potwora. To znacznie osłabiło morale walczących, a nadmiar złego siły zakonu Palladynów zostały uszczuplone, ponieważ stracili nie tylko władczynię, ale również Kellard, czyli najsilniejszą kapłankę w kraju, mogącą korzystać z magii piątego poziomu. Co zaś silnie wpłynęło na psychikę i zdolność dowodzenia jej starszej siostry Remedios, będącej najsilniejszą osobą i jedną z najbardziej wpływowych w całej Świętej Monarchii. Odtąd nie mija dużo czasu, aż większość północnej części kraju zostanie podbita przez półludzi, a obywatele okupowanych terenów zostaną jeńcami. Natomiast sytuacja była tym trudniejsza, że szlachta z południa pozostawała bierna, skupiając się nie na pomocy, a zdobyciu wpływów politycznych. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do uformowania oddziału partyzantów, który rozpaczliwie szukał pomocy z zewnątrz, a jedynym narodem, który zgodził się pomóc, okazał się ten rządzący przez nieumarłego, gdzie Ainz osobiście przyjął delegację i ostatecznie postanowił ruszyć na front, a jako argumentację swoich działań podał chęć przejęcia kontroli nad głównymi sługami cesarza demonów. Tym samym wpływ Ainza w Robl z każdą chwilą rósł i chociaż po sfingowanym starciu, gdzie zarówno on, jak i demon udawali wyczerpanych, pojawiły się głosy życzące, by te potężne potwory wykończyły się nawzajem, to z kolejnymi starciami i głoszącej o wielkości Ainza kadetce Neibareya, władca Nazarick zdobywał coraz większe poparcie, które po czasie przerodziło się w kult i w zasadzie przytłoczyło negatywnie nastawionych do nieumarłego, zwłaszcza po jego zwycięstwie nad cesarzem demonów. Ostatecznie, po wszelkich machinacjach Demiurga i działaniu Ainza, Robl było całkowicie kontrolowane przez siły Nazarick i Królestwo Magii, w sensie niczym więcej jak krajem marionetkowym i ofiarą od początku przemyślanej operacji przejęcia wpływów Świętej Monarchii, gdyż nawet mianowany na świętego króla Kaspont był w rzeczywistości zmiennokształtnym i podwładnym Ainza, a cały wpływ nieumarłego władcy został umocniony przez silną pozycję kultu utworzonego przez Neibareya, która nawet nie była świadoma, że posiada talent do manipulowania innymi. Zaś gdy pył walki opadł, święte państwo wciąż zmagało się ze skutkami najazdu i tak wkrótce doszło do walk wewnętrznych i problemów z żywnością, którego dostarczeniem zajęło się Królestwo Magii, przez co ponownie byli uważani za wybawicieli ludności Robl,
nieświadomej, kto naprawdę odpowiadał za wszystkie problemy, otwarcie popierając państwo nieumarłych. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Obecnie mam zaplanowanych około 7 materiałów, ale niestety przez choróbsko będzie musiało to jeszcze chwilę zaczekać. Was natomiast proszę napiszcie, czy chcecie jakiś film z większą ilością szczegółów na temat wydarzeń z filmu Overlorda. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara. Don't do it. Shippai.